Przechodzimy, proszę Państwa, do drugiego, oczywiście mistrzowskiego panelu, którym pokieruje pan redaktor Adam Krzemiński. Bardzo serdecznie dziękuję, Adamie, że podjąłeś się tej roli. Figuruje tutaj w programie jeszcze ambasador Reiter. Niestety sytuacja rodzinna nie pozwoliła na przybycie. Witam serdecznie znanego już pana dyrektora Piotra Burasa i ekscelencję ambasadora Jerzego Margańskiego. I w składzie witamy również eksperta do spraw energetyki, panią Joannę Maćkowiak-Panderę. To jest skład naszych panelistów i zapraszam Państwa na bardzo energetyczną i budzącą energię dyskusję na temat transformacji Energiewende. Adamie, masz głos. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, trochę z duszą na ramienia. Co prawda już kiedyś i biskupa zastępowałem, ale teraz jak mam Janusza Reitera. Tak, tak, to było na zjeździe kościołów. Tak, to prawda, tak jest. Tak jest. No a teraz trochę jako germanista mam się udać na pole, które nie jest mi kompletnie obce, ale jednak chętnie się dużo dowiem w sprawie tego zwrotu energetycznego. Bo to jest tak, że jak każdą dyskusję na temat polityki energetycznej, polsko-niemiecką dyskusję, czy o sprawach polsko-niemieckich na tym tle zaczyna się, no to oczywiście z tym sakramentalnym cytatem z ministra wtedy obrony Radosława Sikorskiego, który porównał bałtycką rurę niemiecko-rosyjską z paktem Ribbentrop-Mołotow. A ja zacznę trochę inaczej. Zacznę nawiązując do tej wspaniałej prezentacji studentki tutejszej. W roku 2004, gdy Polska wchodziła do Unii Europejskiej, Rzeczpospolita przeprowadziła taką ponadreprezentatywną ankietę. Ponadreprezentatywną, dlatego że to zdaje się była w próbce 3000 respondentów, czyli 3 razy więcej niż się zakłada. I wynik był, jakiej Unii Polacy sobie życzą. I wyniki były dość zaskakujące wtedy, 10 lat temu. Po pierwsze, Polacy chcieli, większość Polaków chciała bezpośrednich wyborów prezydenta europejskiego. Polacy chcieli wspólnej armii, euroarmii. Polacy chcieli, ja nie pamiętam w tej chwili, jakie były procentowe dane, ale to były wyraźne opcje wspólnej polityki bezpieczeństwa zagranicznej i energetycznej, i Polacy chcieli silniejszego akcentowania interesów narodowych, państwa narodowego, a więc kwadratura koła, no ale taka właśnie jest Unia Europejska. Ja zacznę od tego punktu: wspólna polityka energetyczna. W tej wspólnej, o niej się dużo mówi w Unii Europejskiej. Czy jesteśmy dziś bliżej, czy dalej niż byliśmy 10 lat temu w czasie dyskusji o Rurze Bałtyckiej? To chętnie bym się dowiedział od specjalistów i dyplomatów i komentatorów. Ale przede wszystkim mamy do czynienia z takim rzeczywiście zderzeniem, to Piotrek Buras w swojej książce, którą zalecam wszystkim, ona zdaje się jeszcze tutaj jest, a w każdym razie była, Partnerstwo dla Europy, interesy, opinie, elit, perspektywy, i tam jest rozdział o Energiewende. I w tym rozdziale jest ważna uwaga, jest wiele świetnych spostrzeżeń, ale jedna ważna uwaga, że to jest ten problem różnych koncepcji energetycznych, a więc Niemcy wychodzą z energii atomowej do 2022 roku, zdaje się, i przechodzą na energetykę, na energię odnawialną, podczas gdy my chcemy budować elektrownie atomowe. My mamy kłopoty polsko-niemieckie w sprawach klimatycznych, mimo tego szczytu naszego, i że to jest w gruncie rzeczy zderzenie takie, taka nieprzystawalność dwóch różnych kultur. Można w to ładnie i elegancko wywodzić. To jest rok 68, to jest inne akcentowanie ekologii, mimo że też mieliśmy tutaj w tych naszych polskich badaniach ciekawą uwagę, że młodzież
tę ekologię akcentuje. Niemniej zacznę może od pani jako eksperta od spraw ekologicznych i energetycznych. Jak to jest z tą niemiecką Energiewende? Jaka jest, czy może pani naszkicować, na czym polega cała filozofia zmiany energetycznej, ale łącznie z tym podtekstem kulturowym i politycznym, bo to nie jest kwestia tylko, czy zamykamy takie elektrownie, otwieramy inne, tylko to jest inny sposób myślenia również i o Unii Europejskiej, o współpracy z sąsiadami. Proszę bardzo. Mhm. Zacznę może od tego. Dziękuję bardzo za zaproszenie i cieszę się, że mogę tutaj być. I zacznę może od tego, od takiej może anegdoty. W grudniu byłam na forum energetycznym w Sopocie, gdzie część dyskusji była poświęcona problemom polskiej energetyki, a część, jedna z debat była dedykowana problemom niemieckiego sektora energetycznego, a konkretnie Energiewende, czyli transformacji energetycznej. I Niemiec, który przysłuchiwał się tej pierwszej części polskiej dyskusji o problemach energetycznych, gdzie rzeczywiście Niemcy pojawiały się w co drugim zdaniu, rozpoczął swój panel od stwierdzenia, że mam wrażenie, będąc Niemcem i będąc tutaj, że Niemiec jest bogaty, niezbyt mądry i nic mu nie wychodzi. I rzeczywiście dyskusja ta opierała się właściwie na problemach Energiewende, bo takich jest też bardzo dużo. I faktycznie gdzieś bardzo wyraźnie od lat, a akurat to jest takie moje ostatnie doświadczenie z Sopotu. Wczoraj był szczyt polsko-niemiecki wysokiego szczebla energetyczny w Berlinie, na którym razem z panem ambasadorem mieliśmy okazję być, gdzie następowała wymiana stanowisk politycznych i biznesu wysokiego szczebla na poziomie Zygmara Gabriela, wicekanclerza, i Janusza Piechocińskiego, wicepremiera, prezesów największych polskich spółek, na temat tej wizji sektora energetycznego. I ta dyskusja jest niezwykle ciekawa i pokazuje, że moim zdaniem, mimo że problemy mamy te same w sektorze energetycznym, o których powiem może trochę później, to jednak wizję rzeczywiście dojścia do tego mamy zupełnie inną. Ale chciałam powiedzieć może kilka słów, bo temat jest taki, wydaje mi się, dosyć techniczny. Czym jest ta Energiewende? Właściwie temat odejścia od atomu w Niemczech to jest dyskusja lata 60., 70. i bardzo silne znaczenie ruchów ekologicznych. I ta dyskusja toczyła się przez wiele, wiele lat w Niemczech. W 2001 roku powstała taka ustawa właśnie o wyjściu z atomu do 2020 roku, o rezygnacji z elektrowni jądrowych, ale z różnych względów były trudności z jej uchwaleniem. I ta dyskusja gdzieś podskórnie na temat tego miksu energetycznego docelowego niemieckiego trwała przez wiele lat. W 2010 postanowiono, że jakby ten cykl życia elektrowni jądrowych jako docelowego miksu zostanie przedłużony chyba bodajże do 2040 roku. No i też okazało się, że to dosyć spore poruszenie społeczne wywołało, no bo energetyka jądrowa, znaczy nie tylko na poziomie politycznym, ale przede wszystkim społecznym, zawsze budziła wiele kontrowersji. Skutki, strach. I wtedy też po wydarzeniach w Fukushimie właściwie nastąpił taki rzeczywiście gwałtowny zwrot. Przez wiele osób odbierany jako nagle Niemcy wpadli na pomysł wywrócenia swojego miksu energetycznego pod wpływem Fukushimy. No tak nie było. Ta dyskusja, rzeczywiście ta debata trwała przez wiele lat, ale nagle rzeczywiście na przełomie 2010 i 2011 roku powstał cykl, znaczy cały zestaw ustaw, które opierają się właściwie na czterech elementach. To znaczy pierwszy element to jest redukcja emisji gazów cieplarnianych w stosunku do 90 roku. Do 20 roku Niemcy zamierzają zredukować emisję o 40%, a do 50 roku aż o 80% razem z etapami przejściowymi.
Jeden z najważniejszych filarów tej Energiewende, czyli tego pakietu ustaw, to jest właśnie natychmiastowa rezygnacja z elektrowni atomowych, 8. W 2011 roku wyłączono 8 elektrowni jądrowych i stopniowe wyłączanie kolejnych bloków aż do 2020 roku, czyli eliminacja atomu z tego właśnie z miksu energetycznego niemieckiego. Później oszczędzanie energii 10% do 2020 roku z pogłębieniem tam do 2050 roku do 20%. No i kluczowy element, najbardziej pewnie, wydaje się, że najbardziej kompleksowy i skomplikowany, to jest zwiększanie udziału odnawialnych źródeł energii do 2020 roku 30%, aż w 2050 roku 80 albo nawet więcej procent energii miałoby być wytwarzane tylko ze źródeł odnawialnych. I rzeczywiście, oczywiście natychmiast pojawiła się w Niemczech dyskusja, skąd weźmiemy prąd, będziemy musieli importować, zabraknie nam prądu. W międzyczasie okazało się, że Niemcy rzeczywiście tego prądu nie zabrakło, mają wręcz nadwyżkę, znaczącą nadwyżkę energii, eksportują energię do innych krajów, w tym do Polski, czasami w sposób bardziej lub mniej skoordynowany, ale jednak rzeczywiście tego prądu nie zabrakło. I warto też powiedzieć, że ten pakiet ustaw, czyli ta Energiewende, jak była przyjmowana przez parlament niemiecki, to poparcie dla tego projektu sięgało 85%. I właściwie jeżeli, czyli wszystkie partie właściwie były za. Ta, która nie była za, to tylko ci, którzy uważali, że ta reforma jest zbyt mało ambitna, niezbyt wymagająca czasowo. I to poparcie społeczne dla Energiewende, mimo że jest trochę się rzeczywiście zmniejsza i to jednak nadal jest bardzo wysokie. I o tym trzeba pamiętać, że ona, ta reforma pewnie w życiu by się nie udała, gdyby nie kwestie energetyczne. I istotne jest też to, co się wydarzyło ostatnio po wyborach, bo o ile rzeczywiście Niemcy przejawiały pewną obstrukcję w ostatnich latach, jeśli chodzi o kwestie polityki energetyczno-klimatycznej. Dochodziło do takich w sumie paradoksów, że przyjeżdżał minister środowiska do Polski, deklarował czy namawiał pewnie pana ministra Korolca do zwiększania celów klimatycznych, po czym przyjeżdżał minister Rösler, czyli wicekanclerz odpowiedzialny za sprawy gospodarcze i twierdził: tak dalej Polacy, róbcie tak dalej, będzie super. Do tego jeszcze, także ten rozdźwięk w rządzie niemieckim rzeczywiście był bardzo zauważalny i Niemcy w ostatnich latach tak naprawdę nie miały do końca skrystalizowanego zdania, zwłaszcza na forum Unii Europejskiej, co tak naprawdę ma się wydarzyć w kwestii właśnie, w kwestiach klimatyczno-energetycznych. Po wyborach sytuacja się trochę zmieniła, dlatego że teraz Wielka Koalicja, znaczy FDP, czyli której szefem był Filip Rösler, właśnie wicekanclerz, w ogóle nie znalazła się w parlamencie. I tak naprawdę można się spodziewać, że rzeczywiście przynajmniej na początku sprawy klimatyczno-energetyczne będą, znaczy ta koordynacja będzie lepsza. Imponujący jest też jakby dorobek tego Koalicjonsvertrag, czyli umowy koalicyjnej, która zawiera 200 prawie stron i szczegółowo opisuje wiele sfer takich działań rządu, gdzie te sprawy energetyczne odgrywają kluczowe znaczenie, gdzie tak naprawdę te cele Energiewende, poza może delikatnym osłabieniem kwestii klimatycznych, czyli trochę widać, że rzeczywiście kwestie związane z tą bardzo ambitną polityką klimatyczną prowadzoną na poziomie międzynarodowym, to wydaje mi się, że rzeczywiście można powiedzieć, że ten trend trochę się jakby gdzieś się znaczy jest to sprawa może odrobinę mniejszej rangi niż na przykład w 2008 czy 2009 roku, no to rzeczywiście Energiewende dalej jest priorytetem dla tego rządu. Cele właściwie są takie same albo jeszcze trochę bardziej ambitne, zwłaszcza jeżeli chodzi o odnawialne źródła energii. Na to wszystko oczywiście nakłada się
szereg takich problemów, bo to trzeba też powiedzieć, że Energiewende to jest szereg problemów. I tutaj numerem jeden są koszty energii. Rzeczywiście w ostatnich latach energia dla, zwłaszcza odbiorcy końcowego, czyli dla niemieckiego, nie wiem, Helmuta Schmidta, wzrosła znacząco. W ciągu roku Niemcy płacą około 220 euro za właśnie dopłaty dla OZE. Stało się to głównie przez rozwój gwałtowny energetyki solarnej, fotowoltaiki na przełomie lat 2009-2010-2011. Ten przyrost był ogromny. Również dlatego, że system wsparcia, który jest przewidziany dla rozwoju energetyki odnawialnej, okazało się tak zwany system taryf stałych, czyli ustala się, powiedzmy w 2001 ustalono stawki dla poszczególnych źródeł energii docelowo na bardzo wysokim poziomie. Okazało się, że technologia odnawialna znacząco, znaczy cena jest coraz niższa i w związku z tym zainteresowanie rozwojem energetyki odnawialnej było ogromne i stąd ten boom właśnie. No i tak naprawdę Niemcy, koszty dla odbiorcy końcowego stały się naprawdę uciążliwe i w tej chwili no, jest ogromna dyskusja w Niemczech, dlaczego my musimy za to płacić, dlaczego tyle i jak zrobić, żeby ten system był bardziej sprawny. Ale na tym tle właśnie w Polsce to, co my odbieramy, to słychać głosy komentatorów, którzy mówią, że Niemcy się wycofują z energetyki odnawialnej. To jest nieprawda. To, co Niemcy robią, to racjonalizują system wsparcia tak, żeby dostosować ceny obecnych technologii, które znacząco spadły dla energetyki, dla fotowoltaiki, czyli tej właśnie słonecznej energetyki. Spadek kosztów w ciągu ostatnich 6 lat to jest rzędu 60%. To jest ogromny spadek, którego nikt nie przewidział. I tak naprawdę rzeczywiście prawdopodobnie za 2 czy 3 lata cena energii osiągana właśnie z energetyki solarnej zbliży się do ceny energetyki konwencjonalnej. Także to są, ale mimo wszystko Niemcy się zdecydują na zmianę tej ustawy, zmianę systemu wsparcia dla OZE po to, żeby go doprowadzić do jakiegoś sensownego poziomu. Później problemem są oczywiście integracja tej energii w sieci, żeby właśnie tutaj na linii Polska-Niemcy pojawia się problem takich niekontrolowanych przepływów, gdzie te ogromne ilości energetyki, energii odnawialnej wpływają do sieci i de facto powodują destabilizację. Stabilizują naszą sieć. My to należy pobierać w takim razie. Jak Niemcy chcą wprowadzić my to na swoich autostradach do obcokrajowców. Przepraszam, że wpadłem. To jest rzeczywiście i słusznie podnoszone przez Polskę, że to nie jest korzystne dla nas na tych zasadach, na jakich to się w tej chwili odbywa. No i trzeba to rozwiązać, ale to jest na przykład też pozytywny przykład polsko-niemieckiej współpracy, że ten problem bardzo fajnie został rozwiązany przez naszego polskiego operatora i niemieckiego operatora, którzy się dogadali, skonstruowali taki tak zwany wirtualny przesuwnik fazowy, który polega na tym, że dzwonią do siebie koledzy i mówią, że tutaj właśnie nam za dużo energii przysyłacie, wyłączcie coś po drugiej stronie do Niemców i to na razie działa jako tymczasowe rozwiązanie, zaraz będzie podpisana umowa, więc jest szansa, że ten problem się rozwiąże. Ale rzeczywiście, więc jest szereg takich problemów transformacji energetycznej, które są zauważalne i które mają znaczenie w kontekście międzynarodowym, a szczególnie tej współpracy gospodarczej. I moim zdaniem Niemcy początkowo miały takie podejście, że jak w 2008, 2009, 2010 zapadały decyzje dotyczące pakietu energetyczno-klimatycznego, no to pewne założenia były przyjmowane trochę w innej rzeczywistości. Wszyscy myśleli, że Europa będzie ambitnie te cele realizować, później, że cały świat się przyłączy, że Chiny, Stany Zjednoczone rzeczywiście będą realizować tą ambitną politykę klimatyczną i wtedy też ceny tych technologii energetycznych będą spadać i de facto
będzie to jakiś, uniezależnienie się od paliw kopalnych, czy stabilne dostawy energii będą możliwe bardziej niż kiedykolwiek. W międzyczasie się okazało, że jakby Europa trochę została z tymi hasłami właśnie, musimy być liderami, musimy przewodzić umowie klimatycznej, a później się okazało, że to trochę tak nie do końca chyba jest. I Niemcy się zorientowali, że jednak chyba muszą trochę sami realizować tą politykę energetyczną szczególnie. I moim zdaniem są dosyć zdeterminowani, żeby to robić rzeczywiście. Na forum Unii Europejskiej trwa teraz dyskusja o tych celach i widać, prawdę mówiąc, o celach polityki energetycznej po 2020 roku do 2030. No i widać, że Niemcy rzeczywiście teraz mają bardzo zdecydowane stanowisko. No nie do końca jest to poparcie, widać to ogromne poparcie w Unii Europejskiej, ale tak jak ja to teraz widzę w tych dyskusjach wewnętrznych w Niemczech, oni nie mają takiego podejścia, że no to dobra, no to będziemy to robić sami. Mamy nasze cele narodowe, mamy nasze regulacje, z wami lub bez was damy radę. Aczkolwiek ten element współpracy międzynarodowej i jednak takie rosnące nieporozumienia, zwłaszcza na linii polsko-niemieckiej, gdzie my też dbamy o koszty energii, Niemcy też mówią o kosztach energii, ale to jak my jak postrzegamy cenę energii, to jest zupełnie, mamy zupełnie inną definicję niż w Niemczech. Niemcy mówią o tym, że cena energii owszem niska, tak, ale musi być przede wszystkim dobra, to znaczy musi być też na tyle wysoka, żeby umożliwić inwestowanie, bo jeżeli firmy energetyczne nie będą zarabiać, no to nie będą mogły też tych inwestycji realizować. No i doszliśmy do takiego momentu, że rzeczywiście jesteśmy dosyć daleko. Problemy mamy te same. Nie za bardzo możemy się dogadać w kwestiach właśnie tych wspólnych projektów. No i mamy też tą sytuację trochę w Polsce, gdzie rzeczywiście energetyka się trochę na rozdrożu znalazła. Brakuje nam tych regulacji energetycznych, bo nie wiemy do końca, w co powinniśmy najbardziej inwestować w tej chwili. No i to jest niezwykle ciekawa dyskusja, która w najbliższym czasie na pewno będzie się rozwijać, na pewno będzie istotne to, co Unia Europejska, Komisja Europejska postanowi w marcu na takiej radzie, gdzie rzeczywiście ta przyszłość polityki energetycznej będzie na nowo zdefiniowana. Jedno jest pewne, że sektor energetyczny, firmy, instytucje, które działają na rzecz energetyki, potrzebują długoterminowej wizji. Jeżeli polski sektor energetyczny ma zainwestować w najbliższych, powiedzmy, 10 latach ponad 100 miliardów złotych i te inwestycje muszą, znaczy jeżeli teraz te decyzje podejmują, za 10 lat inwestycje mają szansę powstać, no muszą się odnosić te decyzje, które teraz podejmujemy, do takiej sytuacji rynkowej, z jaką się spotkamy za 10, 15, 20 lat. Dlatego rzeczywiście ta długoterminowa wizja, te cele polityki, dokąd my tak naprawdę zmierzamy, gdzie chcemy być w 2030 roku czy 50. I ja już tu nie mówię o konkretnych liczbach nawet. Nie mówię o tym, że musimy się w ramach Europy dogadać, czy 10, 20, 50, nie wiem. Ale że musimy wyznaczyć jasno ten kierunek po to, żeby umożliwić sektorowi energetycznemu inwestowanie. W tych obecnych warunkach nie jest to za bardzo możliwe. I może tyle na razie. Serdecznie dziękuję. Właściwie chciałem zapytać teraz Piotrka, ale o pewien komentarz taki właśnie dość historiozoficzny, ale wrócę do pierwotnego zamiaru. Panie ambasadorze, jak to jest z polskiej perspektywy? Czy istnieje jakaś polska antyenergiewende? No bo tak, jeśli my chcemy budować te elektrownie atomowe, no to można powiedzieć, nie mamy o czym rozmawiać, nie mamy wspólnego języka, nie mamy wspólnej filozofii z sąsiadami. Z drugiej strony, jak się słyszy, że Niemcy chcą modernizować tradycyjne elektrownie, to można powiedzieć, aha, tutaj moglibyśmy współpracować, no bo gdzieś tam oni, gdzieś te tradycyjne mogą pomóc nam również modernizować nasze elektrownie. Jak wyglądają te rozmowy w sprawach Soll und Haben, to znaczy w tym, co powinniśmy
zrobić, a w tym, co możemy razem uzyskać. W czym jest konflikt, nie do pogodzenia ze względu na sprzeczne filozofie. Jak te rozmowy wyglądają? Może zanim odpowiem bezpośrednio na to pytanie, spróbuję jeszcze jedną uwagę do tego bardzo ciekawego wywodu na temat tego, czym jest to zwierzę nazywane energiewende. Mianowicie, należałoby się zastanowić, po co oni to robią, skoro to są same kłopoty. Więc w tym szaleństwie jest metoda. To nie jest tak, że wymyślono jakiś zupełnie nieracjonalny koncept i na siłę go się realizuje. Realizuje się to go dla kilku celów. Jest to traktowane w Niemczech jako taki przełom cywilizacyjny wręcz. W tych kategoriach jest to w Niemczech postrzegane. Tak jak kiedyś, notabene, paradoksalnie, w latach 70. Postrzegano energetykę atomową. To też był wielki cywilizacyjny projekt. Teraz odchodzenie od tej energetyki cywilizacyjnej i rozszerzanie udziału, zwiększanie udziału odnawialnych źródeł energii w tak zwanym miksie energetycznym, w bilansie energetycznym traktowany jest w sposób podobny. To ma pewne historyczne powody. To też nie jest tak, że wyczulenie na środowisko pojawiło się w Niemczech w 1968 roku. Nie, ono jest dużo starsze. W XIX wieku istniały tam bardzo silne, tak, silne ruchy ekologiczne, konserwatywne, bynajmniej nie lewicowe, Van der Vogel i inne w południowo-wschodnich Niemczech, notabene tam właśnie, gdzie w 1974 czy 1975 roku zablokowano po raz pierwszy w Niemczech budowę elektrowni atomowej. To w tym landzie, to jest pierwszy land, którego premierem został Zielony, członek partii Zielonych. Więc mówię tylko, wspominam tylko o tym, żeby powiedzieć, że jest taki kod genetyczny właściwie w polityce mentalności niemieckiej, wyczulenia na kwestie klimatu i każdy, kto mieszkał tam, zwłaszcza właśnie na południu Niemiec, musiał to odczuć. U nas to wyczulenie jest trochę niższe, mam wrażenie. Jeśli mówić o clash of mentalities, tak tego bym nie nazwał, ale rzeczywiście no, my nie mamy tak dużej wrażliwości w tej materii. Ale nie to jest właściwie najważniejsze. To, co nas... Aha, bo może jeszcze drugi powód, oprócz tego cywilizacyjnego zrywu, dla którego ta energiewende będzie kontynuowana i doprowadzona do końca, jak sądzę, to są korzyści dla gospodarki. Za kilkanaście może lat, jeśli ta energiewende zostanie skutecznie przeprowadzona, Niemcy będą krajem czystych energii i najtańszego prądu w Europie. Już teraz prąd netto, cena netto energii elektrycznej w Niemczech jest najniższa w Europie. Do tego dochodzą niestety opłaty, daniny, podatki i w efekcie ta cena jest o chyba 50 albo nawet więcej procent w tej chwili wyższa od średniej unijnej. Ale ta nadwyżka spadnie, będzie spadała z czasem. I na samym końcu zostanie właśnie ta niska cena towaru, który będzie można sprzedawać, który będzie można również eksportować. Więc to są racjonalne argumenty, którymi powodowani politycy niemieccy też formują bardzo konkretne i konsekwentne strategie. Energiewende rzeczywiście znajduje się w tej chwili na zakręcie. Pojawiło się wiele problemów. Ja nie będę dodawał tej długiej już i tak listy następnych. I to, co teraz się robi w Niemczech, to korekta na tyle, na ile w ogóle ona jest możliwa. To jest drastyczne cięcie w gospodarkę też ta energiewende. Proszę sobie wyobrazić największe firmy energetyczne, które my znamy tutaj, RWE, E.ON, Ruhrgaz, ich akcje tracą na wartości 60-70%. To one wyzbywają się elektrowni jądrowych. To one budowały w ostatnim czasie super nowoczesne elektrownie gazowe, które tylko w ułamku procenta są wykorzystywane. Jest taki przykład w zeszłym roku zbudowanej bardzo nowoczesnej elektrowni gazowej, która pracowała w ciągu roku 18 dni.
Więc to są pewne koszty, ale wydaje mi się, koszty, które bierze się na siebie w sposób świadomy i konsekwentny. I teraz, co nas różni? No wiele, to samo podejście, nastawienie do kwestii środowiska i klimatu, to jest jedna z różnic, ale wydaje mi się, nie ona jest tutaj najważniejsza. Najważniejsze jest to, że mamy zupełnie inne sytuacje w polityce i energetycznej, i w energetyce, i w gospodarce w ogóle. Polska jest krajem na dorobku. Trwa u nas proces nazywany przez ekonomistów catching up. Doganiamy tych lepszych. Musimy mieć wysoki wzrost gospodarczy. A w wytwarzaniu naszego PKB energochłonne gałęzie przemysłu odgrywają w dalszym ciągu bardzo poważną rolę. W energetyce dwa czynniki wiążą nam w znacznym stopniu ręce. Pierwsze, bardzo silne uzależnienie od węgla. Ono istnieje również w Niemczech, ale jest dwukrotnie mniejsze niż u nas. Wprawdzie w polskim miksie energetycznym, czym używając bardziej czytelnego języka, w bilansie energetycznym, to ten udział węgla spadł w ostatnich 20 latach o ponad 40%, ale jednak wynosi ponad 50%. W Niemczech to jest w tej chwili 26 albo 7, jeśli dobrze pamiętam. Zmienić tej zależności nie da się z dnia na dzień i no jakoś z tym węglem trzeba będzie żyć, nawet, a to jest raczej pewne, jeśli jego udział w bilansie energetycznym będzie w dalszym ciągu spadał. Druga ważna rzecz dla nas w polityce energetycznej, my musimy zadbać o bezpieczeństwo energetyczne w sposób bardziej zdecydowany niż Niemcy, które pod tym względem właściwie są względnie zabezpieczone. I to powoduje też pewną presję i czasami dylematy, które trudno rozwiązać. Teraz no wydaje się rzeczywiście w kilku obszarach polityki energetycznej istnieją między nami tak duże rozbieżności, że trudno znaleźć wspólny język. Czy to jest mimo wszystko możliwe? Może zacznę od tego. W polityce europejskiej w dalszym ciągu, czy w Unii Europejskiej w dalszym ciągu, to jak dane państwo członkowskie kształtuje politykę energetyczną, czyli tak zwany miks energetyczny, jest jego sprawą. To nie Unia Europejska decyduje o tym, ile mamy mieć kolejnych poszczególnych składników tego tak zwanego miksu energetycznego. Po drugie, wydaje się, że i w związku z tym nikt nas nie ukaże za to, że mamy za dużo węgla, czy dużo węgla, albo mało odnawialnych źródeł energii. To jest kwestia naszej własnej polityki i decyzji, które podejmujemy na własną odpowiedzialność. Niemniej jednak te miksy energetyczne są pewne fakty, z którego wynikają też pewne konsekwencje dla współpracy albo braku możliwości współpracy z takim partnerem jak Niemcy. Gdy się przyjrzeć dokładniej sytuacji po jednej i drugiej stronie polskiej granicy, to jak najbardziej widać możliwości współpracy i widać nawet, że te różnice, które jako na pierwszy rzut oka nas dzielą, powodują pewien nowy potencjał, tworzą pewien nowy potencjał współpracy. Mianowicie powodują, że w pewnych dziedzinach nasze interesy się zazębiają. Istnieją przy odpowiednim podejściu możliwości kooperacji, które bez tych różnic pewnie by nie istniały. Zacznę od sprawy trywialnej. Transfer technologii w odnawialnych źródłach energii. Technologii, które po stronie niemieckiej są na najwyższym poziomie. U nas zresztą coraz częściej implementowane. Jest może bardziej wyrafinowany też obszar współpracy związany z energii węglem, mianowicie wzrastający udział energii odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym oznacza też większą podatność systemu na destabilizację w
ponieważ odnawialne źródła energii działają wtedy, kiedy jest wiatr albo słońce. No, nie mówię o biomasie, która ma tam mniejszy udział w bilansie energetycznym. W związku z tym trzeba wyrównać te braki za pomocą innych źródeł energii. Jest kilka sposobów na to, ale jednym i najtańszym z nich to jest energetyka węglowa. I to tutaj widzę możliwość współpracy transgranicznej polsko-niemieckiej. Na ten temat prowadzi się rozmowy, są bardzo skomplikowane, bo jest to i kwestia trochę polityczna, nawet bardzo, ale pod względem biznesowym niezwykle skomplikowana. Dalej, paradoksalnie po obu stronach granicy są potężne braki w infrastrukturze przesyłowej. To, co pani Joanna mówiła o tych circular flows, się nazywają po polsku. Przepływy kołowe. To znaczy prąd płynie przez Polskę. Z północy Niemiec na południe czy do Czech płynie przez Polskę, a nie powinien. I my nie chcemy. Płynie dlatego, że nie ma sieci przesyłowej pomiędzy północą, gdzie znajdują się wiatraki, a południem, gdzie się wyłącza elektrownia atomowa i ten prąd jest potrzebny. W związku z tym prąd płynie przez Polskę. Te sieci trzeba zbudować. Ale nie jest żadną tajemnicą, że nasze sieci wymagają modernizacji i rozbudowy. I tu widzę jak najbardziej bardzo interesujące pole do współpracy, wymagające pewnie też celowej polityki również po naszej, stronie. Tak, co do myta, to jest kolejny tak bardzo ciekawy przykład współpracy wykorzystującej pewne słabości po obu stronach. To, co pani Joanna mówiła o umowie, która teraz negocjowana jest i chyba niebawem zostanie podpisana, o budowie tych przesuwników fasowych, które powodują, że kontroluje się przepływ prądu przez granice, to prawda. To jest, jeśli dojdzie do skutku ta umowa, będzie rozwiązanie problemu, który do tej pory nie tylko na polsko-niemieckiej granicy notabene był bardzo trudny rozwiązanie, jeśli w ogóle rozwiązywalny. I to będzie taki przykład, tak, w każdym razie obie strony i polskie sieci energetyczne i niemiecki operator sieci FMC Hertz mówią. Może być takie pilotażowe rozwiązanie do zastosowania również na innych granicach europejskich. Więc uważam, że jak najbardziej są możliwości współpracy, że ta Energiewende wcale nie musi nas od siebie w dramatyczny sposób oddalić. Owszem, będzie powodowała pewne napięcia, natomiast niezależnie od czy obok tych napięć pojawiają się pola współpracy, które można wykorzystać przy odrobinie odwagi i konsekwentnej polityki po obu stronach. Serdecznie dziękuję. To jest poddanie jak gdyby myśli, Piotrek, do ciebie. Czy ta Energiewende należy interpretować jako nową formę takiego niemieckiej odrębnej drogi, Sonderweg, gdzie jak gdyby wbrew całej Unii, bo to jest tylko fenomen niemiecki dzisiaj, stąd wyszedł impuls i tak jak pani mówiła, sami to robimy, ponieważ z Europy, z Unii Europejskiej nie dostajemy żadnych wystarczających impulsów. Po pierwsze, czy to jest jakaś nowa forma Sonderweg w sytuacji, kiedy już te XIX-wieczne wyznaczniki odrębnej drogi nie mają żadnego znaczenia, militarne czy inne. Natomiast w ogóle w tej naszej rozmowie nie padła Rosja. Na ile te Energiewende jednak, co sugerujesz tutaj, powiązanie z gazem, no to jest elektrownie gazowe, no to prawdopodobnie jest to również powiązanie z Rosją, z dostawami gazu. Nie, to nie ma z tym, to z tym nie ma nic wspólnego. Dobrze, no ale w każdym razie, na ile ta Energiewende jest także pewną alternatywną, własną polityką energetyczną, którą Unię Europejską zostawia z boku. I ostatnia myśl, która mi się nasuwa,
My jesteśmy w fazie takiej modernizacji imitacyjnej, to znaczy odnosimy w tej chwili sukcesy. W dużej mierze tutaj padało w poprzednim panelu, wpadał przykład Mazowsza, no ale Mazowsze to są pieniądze unijne. Te pieniądze kiedyś w tej masie się skończą. Zaczynamy sami dostrzegać, że 25 lat bardzo pięknie, ale to jest modernizacja imitacyjna. Nie udało się wejść w taki kanał innowacyjności autentycznej. Czy na przykład jest możliwy teoretycznie taki model, że skorzystalibyśmy na tej energii Wende, gdybyśmy poszli myśleniem niemieckim, to znaczy weszli w najnowsze technologie, przechodząc przez jakąś ciernistą drogę polskiej energii Wende, przechodząc od energetyki węglowej, po to, żeby gdzieś w perspektywie 20-30 lat wejść w jakieś sektory najnowocześniejszej technologii. Nawet jeśli teraz chcemy budować energetykę atomową, mówiąc, że to nam da pchnięcie technologiczne, to są też technologie poprzedniego etapu. Ja nie chcę wracać do tych cykli 50-letnich gospodarczo-cywilizacyjnych, ale mam wrażenie, że być może jakąś intelektualnie, jakąś szansę tracimy przy tej, nie znajdując rzeczywistego wejścia w zrozumienie tej energii Wende, którą być może Niemcy są na progu kamienia filozoficznego na drugą połowę XXI wieku. Piotrek, trochę poczaruj. Tak, bardzo, bardzo dziękuję. No, to są dwa wielkie tematy, ale ja bym chciał zacząć, na pewno się do nich odniosę, nie ucieknę przed odpowiedzią przed tymi pytaniami, natomiast chciałbym jeszcze nawiązać do tego, co było wcześniej mówione i do jednej kwestii, która wydaje mi się jest niezwykle ciekawa i ważna w kontekście dyskusji o energii Wende, mianowicie kwestii kosztów. Pani mówiła o tym, że ta transformacja energetyczna i wiąże się z dużymi kosztami dla społeczeństwa, dla odbiorców końcowych, czyli zwykłych po prostu konsumentów. I oczywiście można tak na to patrzeć. Natomiast mam wrażenie, że ta debata o kosztach jest dosyć zmistyfikowana. To znaczy ona trzeba, żeby trochę ją odmitologizować, to trzeba kilka rzeczy powiedzieć. Znaczy, po pierwsze, w tej dyskusji, również ja mam na myśli głównie debatę niemiecką, ponieważ to w Niemczech ten temat rosnących kosztów prądu przede wszystkim jest bardzo często podnoszony jako taki argument przeciwko temu projektowi, czy jako ten główny problem, z którym się społeczeństwo niemieckie dzisiaj boryka. Ale trzeba pamiętać, że wszystkie nośniki energii, zwłaszcza w Niemczech, czy to była energia atomowa, czy energia węglowa, były przez wszystkie te dziesięciolecia dramatycznie subsydiowane. Znaczy te koszty, które państwo niemieckie w ten czy inny sposób wydawały na przykład energię atomową, do której wprowadzenia koncerny niemieckie wcale się nie paliły w latach 70. Państwo niemieckie musiało stworzyć system zachęt do inwestowania w energię atomową, były ogromne. Więc to jest pierwsza rzecz, która wydaje mi się jest bardzo istotna i która stawia te subsydia, czy powiedzmy nie te subsydia, tylko no dopłaty do energii, do rozwoju energii odnawialnej w Niemczech w nieco innym świetle. Po drugie, ten cały system niemiecki dofinansowywania energii odnawialnej jest tak skonstruowany, że on obciąża właśnie konsumentów. To znaczy on obciąża konsumentów przede wszystkim. Nie ma innego rodzaju, to jest główne subsydium, to są te dopłaty, które konsumenci muszą płacić do rachunków energetycznych. A z tych dopłat część przemysłu, na przykład te szczególnie energochłonne gałęzie przemysłu są wyłączone, korzystają z takich przywilejów również wiele innych podmiotów gospodarczych, co oznacza, że w gruncie rzeczy ta debata o kosztach energii
jest w dużej mierze debatą o dystrybucji kosztów. To znaczy, kto w zasadzie ma ponosić te koszty energii, rosnące koszta. Czy to mają być konsumenci, czy to również ma być przemysł, czy to mają być podmioty gospodarcze. Więc co więcej, jeśli spojrzeć na wzrost kosztów prądu w Niemczech w ostatnich latach, no to trzeba też popatrzeć na proporcje. To znaczy te dopłaty do energii odnawialnej to jest około, o ile, jeżeli się nie mylę, 10% kosztów prądu, czy nawet mniej, czy 7, czy no to jest, te szacunki są też różne. W każdym razie jest to bardzo niewielka i to prawdą jest, że ta część cen prądu rosła najszybciej w ostatnim czasie w związku z rozwojem energii odnawialnej, ale ten wzrost cen prądu w Niemczech był spowodowany również zupełnie innymi wydatkami, na przykład na modernizację sieci przesyłowych, to były kwestie innego rodzaju podatków, dopłat i tak dalej. Więc to są, mój argument jest taki, że w gruncie rzeczy po pierwsze wszystkie sektory energii są dofinansowywane, są subwencjonowane w jakiś sposób przez państwa. Znaczy mówienie o całkowitym wolnym rynku energii jest nadużyciem. A po drugie, ten problem nie jest w gruncie rzeczy aż tak dramatyczny, jak się go często w debacie publicznej przedstawia. Teraz na temat Sonderweg. Znaczy ja oczywiście, słowo Sonderweg jest w języku niemieckim czy obciążone. Znaczy to jest coś jednoznacznie negatywnego. Więc ja bym w ten sposób niemieckiej transformacji energetycznej nie nazwał, ponieważ ona jest po prostu jakąś drogą modernizacji sektora energetycznego i jakąś decyzją polityczną oznaczającą właśnie pewien kierunek polityki energetycznej. Ona nie jest per se dobra lub zła dla Europy czy dla innych krajów. Tak inaczej niż niemiecka Sonderweg w przeszłości była problemem dla Europy. Natomiast oczywiście nie można uciec od pytania, na ile ta niemiecka droga w transformacji energetycznej jest jakimś specyficznym pomysłem niemieckim. I przede wszystkim, jak ona się wpisuje w pewne wspólne wysiłki Unii Europejskiej zaprojektowania polityki energetycznej i klimatycznej. I z całą pewnością niemieckie stanowisko w tej kwestii jest jednak stosunkowo specyficzne. Ja mam wrażenie, że ono jest, może być źródłem pewnego ryzyka dla innych krajów. Polska jest z całą pewnością jednym z nich, prowadzących inną politykę energetyczną. Być może największym źródłem ryzyka jest to, czy było do tej pory, być może nadal tak jest, że nie do końca wiadomo, jak Niemcy tę transformację energetyczną zamierzają realizować. Znaczy nie sama transformacja jako taka jest zła, tylko fakt, że nie bardzo wiadomo, to często w Polsce, to myślę, że pan minister to potwierdzi, polscy decydenci mówili, że no nie bardzo wiadomo, z jakim mamy do czynienia partnerem właściwie w Niemczech. Znaczy, czego Niemcy tak naprawdę chcą. Znaczy, czy reprezentantem niemieckiego interesu, czy niemieckiej koncepcji jest Ministerstwo Gospodarki, które mówi takim głosem, czy Ministerstwo Środowiska, które mówi innym głosem. Że linia nie do końca przez dłuższy czas było wiadomo, czy jakie to właściwie Niemcy mają stanowisko w kluczowych sprawach dotyczących wspólnej polityki energetycznej Unii Europejskiej, czy to chodziło o, nie wiem, dyrektywę o efektywności energetycznej, czy o różne inne projekty dzisiaj dyskutowane w Unii. To się najprawdopodobniej zmieni, to pani Joanna już o tym mówiła, w tej chwili tym projektem transformacji energetycznej będzie kierowało Ministerstwo Gospodarki. Więc można oczekiwać, że tutaj będzie bardziej jasny przekaz ze strony Niemiec, ale taka niepewność co do kursu niemieckiego i tego, jak Niemcy ten projekt mają realizować, z całą pewnością jest jakimś źródłem ryzyka. Natomiast ale oczywiście są też inne aspekty tej Sonderweg, jeżeli już chcemy się tym pojęciem posługiwać. Mianowicie, że
wydaje mi się, że w niemieckiej debacie przez długi czas, nawet do dzisiaj chyba, ten europejski wymiar Energiewende był bardzo niedoceniany. To znaczy Niemcy nie doceniali chyba tego, nie tylko tego, jakie problemy, o czym tu była już też mowa, ta zmiana energetyczna w Niemczech może przynieść ze sobą dla innych krajów Unii Europejskiej, ale również do pewnego stopnia chyba nie doceniali tego, że bez podejmowania bardziej aktywnych kroków na arenie europejskiej tego projektu w ogóle się zrealizować nie da, czy w każdym razie będzie on zagrożony. I to wynika, wydaje mi się, z dwóch rzeczy. Pierwszy powód jest taki, że i to dzisiaj jest dosyć realistyczny scenariusz, wydaje mi się, jeżeli wziąć za punkt odniesienia ten dokument, o którym tutaj pani Anna mówiła, Komisji Europejskiej, to jest komunikat Komisji, który zdaje się ma się w przyszłym tygodniu ukazać, dotyczący właśnie polityki energetycznej, klimatycznej Unii Europejskiej w perspektywie roku 2030, który, jeżeli ja sygnały, które płyną, właściwie interpretuję, no nie będzie za bardzo pomyśli niemieckiej. To znaczy Niemcy chcieliby, żeby Unia Europejska na przykład w perspektywie 2030 roku miała jakiś ambitny cel, jeśli chodzi o udział energii odnawialnej w miksie energetycznym całej Unii, co oczywiście byłoby pomocne przy realizacji niemieckich celów. Takiego najprawdopodobniej takiego zapisu nie będzie, jeżeli dobrze to. Może pan minister to ma lepsze informacje na ten temat. Nie chcę wchodzić w szczegóły, ale w każdym razie jest tak, że może się okazać, że to niemieckie, wygląda dzisiaj na to nie tylko propozycja Komisji Europejskiej o tym świadczy, ale dyskusja też wśród innych państw członkowskich, że takie ambitne cele dla Unii Europejskiej, za którymi Niemcy chętnie by się opowiadali, nie znajdują jakiegoś wielkiego poparcia w większości państw europejskich. I może się okazać, że Niemcy, którzy na przykład dzisiaj już deklarują, że do 2020 roku chcą obniżyć emisję o 40%, znajdą się z tymi swoimi bardzo ambitnymi celami sami. Co może z różnych powodów może się okazać kłopotem dla Niemiec. Przede wszystkim wydaje mi się nawet ze względu na debatę publiczną w samych Niemczech. To znaczy jeżeli przeciwnicy Energiewende, a taki bardzo dużo w Niemczech, to są też koncerny energetyczne, które przecież na niej mogą stracić, trochę z własnej winy, ale jednak. To będzie z całą pewnością argument, ta fakt, że Niemcy prowadzą taką Sonderweg, że są osamotnieni jakoś w tych swoich ambicjach, z całą pewnością będzie wykorzystane przez przeciwników tego projektu i będzie wykorzystywane na rzecz spowalniania tego projektu. Natomiast drugi powód jest taki, że dla którego ten europejski wymiar jest bardzo ważny, że oczywiście instrumenty unijne mogą Niemcom bardzo pomóc w realizowaniu tego projektu. To jest punkt, wydaje mi się, w którym Polska i Niemcy mają rozbieżne zdania, ponieważ na przykład cały system handlu emisjami, cena za emisję dwutlenku węgla, to jest im wyższa cena emisji dwutlenku węgla, tym lepiej dla projektu transformacji energetycznej, można tak w skrócie powiedzieć. To jest coś, czego Polska sobie nie życzy. Ale w każdym razie te instrumenty unijne mogą być wykorzystywane na poparcie tego projektu. No jeżeli ich nie będzie, czy będą w sposób niewystarczający realizowane, Niemcy będą miały pewien problem. Natomiast krótko jeszcze, bo wydaje mi się, że nasz czas powoli się kończy, więc chciałbym jeszcze krótko odpowiedzieć na pytanie Adama dotyczące Polski. Znaczy nie czuję się tutaj kompetentny i znowu z przyjemnością wysłucham wypowiedzi pana ministra Korolca na ten temat, na pewno
ma wiele więcej na ten temat do powiedzenia. Natomiast ja, mi się wydaje, że nie rozstrzygając tego pytania, czy Energiewende byłaby dla Polski projektem modernizacyjnym i przeskoczenia jakiegoś etapu, wydaje mi się, że to jest bardzo trudno chyba w tej chwili to stwierdzić. Jedno, co mnie, mówiąc szczerze, niepokoi w Polsce, w polskiej dyskusji i też w niektórych stanowiskach rządu, i to jest taka linia argumentacyjna mówiąca, że no Polska węglem stoi i stać będzie. Znaczy ja mam wrażenie, no są dosyć wiarygodne i tu często zwolennicy takiej tezy powołują się na to, że mamy ogromne zasoby węgla, które będziemy eksploatować i to jest nasze bezpieczeństwo, bezpieczeństwo energetyczne do tego w dużej mierze zależy. Ja mam wrażenie, że jest wiele, wystarczająco dużo wskazówek, że takie szacunki są zdecydowanie zbyt optymistyczne. Znaczy Polska już w tej chwili importuje węgiel i są, wydaje mi się, dość wiarygodne szacunki, że w perspektywie 30 czy 40 lat będziemy importować go znacznie więcej. Przede wszystkim dlatego, że wydobycie węgla w Polsce przestaje być opłacalne. Znaczy węgiel na rynkach międzynarodowych jest coraz tańszy. Tani węgiel z Ameryki, z innych krajów, Rosji oczywiście. I nasze wydobycie węgla się przestaje opłacać. Niemcy wyciągnęli z tego taki wniosek, że zamknęli w zasadzie wszystkie kopalnie węgla kamiennego, chociaż mają węgiel, tylko że po prostu cena wydobycia węgla w Niemczech jest całkowicie nieopłacalna. Już lepiej jest importować go skądinąd. A po drugie, te zasoby węgla, które mamy, są bardzo trudno dostępne, to znaczy wydobycie ich w zasadzie wymagałoby często, nie wiem, czy to przesiedlania dużych ilości ludności albo wyburzania nawet części miast. Znaczy to jest, nie chcę tego dramatyzować, ale jest to jakby ten problem jest, wydaje mi się, bardzo, bardzo poważny. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że nie tylko argument węglowy jest argumentem za tym, że Energiewende na niemiecką modłę nie jest projektem dla Polski. W ogóle trudno porównywać w ogóle te dwa kraje. Niemcy zaczęli Energiewende tak naprawdę w roku 90, kiedy wprowadzili pierwszą ustawę o dopłatach do energii odnawialnej. Więc ten proces tam jest dużo dłuższy. Niemcy są w zupełnie innej sytuacji. Polska jest w wyjątkowo trudnej sytuacji. Nie ma co o tym dyskutować. Natomiast wydaje mi się, że warto dyskutować o tym, na ile, i to mówiła pani Joanna o tym wcześniej, na ile te wydatki, które i tak musimy w Polsce poczynić na rzecz modernizacji naszego systemu energetycznego, powinny pójść na modernizację energetyki węglowej, a na ile one powinny być przeznaczone, w jakim stopniu, w jakiej proporcji na inwestycje w inne gałęzie energetyki, takie jak właśnie energia odnawialna. I mając na uwadze również aspekt, o którym mówił Adam, czyli innowacje, nowe technologie i modernizację tego sektora. Dziękuję. W każdym razie am deutschen Energiewesen wird Polen nicht genesen, tak? To znaczy Polska nie, taka gra wilhelmińska. Panie ministrze, zdaje się, że tyle tu było aspektów, że wbrew, panią poproszę, bo pani Joanna chciała jeszcze się krótko wypowiedzieć, ale... Jeszcze, jeżeli można, to chciałam jeszcze powiedzieć o jednym aspekcie Energiewende, to znaczy, która mnie osobiście jakoś niezwykle fascynuje, to znaczy zmiany struktury własnościowej. Rozmawialiśmy właśnie o tym w czasie przerwy i o tym Bürgerbeteiligung, że właściwie właścicielami sektora energetycznego w Niemczech powoli stają się obywatele. I to na przykład była taka ciekawa dyskusja 10 lat temu w Niemczech, którą my teraz mamy na temat akceptacji wobec elektrowni wiatrowych. Ogromny opór wobec turbin wiatrowych 10 lat temu. Wydawało się, że to już jest koniec energetyki wiatrowej w Niemczech, już nie będzie można budować. Okazało się, że przez to, że obywatele teraz sami inwestują, fundusze rozmaite inwestycyjne, które inwestują w energetykę odnawialną, korzystając z tych opłat, to zmieniło nastawienie. 50% sektora odnawialnych źródeł energii w Niemczech należy do obywateli.
Więc to rozproszenie energetyki jest postępujące i to jest jeden kierunek. Do tego chodzi też o to, żeby zaangażować w procesie bardzo niezwykłej, kosztownej modernizacji sektora energetycznego, a właściwie odtworzenia prawie że na nowo struktury wytwarzania, bo ona jest już przestarzała w Niemczech i w Polsce, to jest zaangażowanie prywatnego kapitału i to się Niemcom udaje. To, co mamy w Polsce, właśnie problemy z finansowaniem inwestycji, Niemcy częściowo kompensują sobie przez fakt, że angażują prywatne środki właśnie w budowę inwestycji energetyki odnawialnej. I jeszcze jedna rzecz, aspekt dotyczący właśnie tej transparentności cen i w ogóle kosztów. Znaczy mi się wydaje, że nam brakuje tej transparentności. Brakuje nam powiedzenia tego, że jeżeli jedna megawattogodzina w Polsce kosztuje około 600 zł, to dopłata OZE kosztuje około, w ramach w Polsce, 24 zł. I teraz to jest pytanie, czy to jest dużo, czy to jest mało dla odbiorcy końcowego. Na rynku hurtowym cena energii sięga 160 zł. No, pewnie, że może ktoś powiedzieć, że to rzeczywiście dramatycznie tutaj obciąża polskiego obywatela, ale wydaje mi się, że to nie jest do końca prawda. A w Niemczech w tej dyskusji o kosztach energii to jednak dla właśnie tego przysłowiowego Helmuta Schmidta cena energii w jego dochodzie miesięcznym średnim nie przekracza od lat 2%. 2%. Więc mimo, że ta energia, cena energii jakby rośnie, ona rośnie od lat. Oczywiście w ostatnim czasie w Niemczech przez rzeczywiście dopłaty, które tam na przestrzeni kilku lat były zbyt duże, bo spadek po prostu zbyt gwałtownie nastąpił rozwój energetyki odnawialnej. Ale to jest 2%. I jednocześnie dochody i gospodarka rośnie. Wczoraj Sigmar Gabriel powiedział, my będziemy stawiać właśnie w Berlinie na tym szczycie, będziemy stawiać na energetykę odnawialną, bo w tej chwili w sektorze energetyki jądrowej pracuje 30 tysięcy ludzi, a w sektorze energetyki odnawialnej 300 tysięcy osób. Więc to po prostu dla nich jest taki model gospodarczy rozwoju, którym będą na pewno szli nie dlatego, że naprawdę klimat i cały świat będą chcieli uratować, ale dlatego, że to jest taki model gospodarczy, który wiele, wiele lat temu, kilkadziesiąt lat temu wybrali i sukcesywnie, stopniowo wdrażają. Serdecznie dziękuję. Jeszcze dodatkowe argumenty, panie ministrze. Z prośbą teraz o eksperckie uporządkowanie nam tych naszych lęków, nadziei, pomyłek, ale również i dosyć precyzyjnych ocen. I zostanie nam potem 5 minut na dyskusję z salą. Także pytania bardzo proszę po wystąpieniu pana Marcina Koralca, po panu ministrze. Bardzo dziękuję. Ja będę się starał nie wpisywać w ten ton, o którym mówiła pani Maćkowiak-Pandera, ton Sopotu, że Niemiec jest bogaty, niezbyt mądry i nic mu nie wychodzi. Spróbuję się w ten ton nie wpisać. Ta dyskusja dzisiaj na temat Energiewende jest bardzo ciekawa i nie jest w żadnej mierze czysto teoretyczną figurą i czysto teoretycznym pytaniem. W środę najbliższą, 22 stycznia, Komisja przedstawi swoją wizję polityki klimatycznej dla Europy. Dziwne trochę, że Komisja wychodzi w tym momencie z taką wizją, skoro za 2 miesiące teoretycznie kończy jej się mandat. No ale rozumiem, że jest to rodzaj testamentu ze strony Komisji. Niemniej jednak w marcu bieżącego roku Rada Europejska, nie wiem czy zdecyduje o kształcie nowej polityki klimatycznej dla Europy, ale prawdopodobnie o sprawach klimatycznych będzie dyskutować. Z mojej perspektywy, ja nie znam tak dobrze stosunków niemieckich jak inni uczestnicy panelu, ale Energiewende może wydawać się tak znakomitym wehikułem mechanicznie zbudowanym jak Mercedes czy BMW i być może możemy pozazdrościć naszym przyjaciołom i naszym sąsiadom takiej odwagi właśnie i romantycznego podejścia.
ale wydaje mi się, że dokument programowy na ten temat rządowy został przyjęty w 2010 roku, we wrześniu, o ile pamiętam. Po czym dokument, w którym była podkreślana taka wizja promocji energii ze źródeł odnawialnych, po czym w marcu 2011 roku, kilka miesięcy później, nastąpiła tragedia, czy katastrofa w Fukushimie, a było to tuż przed jakimiś lokalnymi wyborami, nie pamiętam w którym landzie. I pani kanclerz podjęła taką odważną decyzję, że jeszcze do tego wehikułu, który już został przygotowany, został włożony jeszcze jeden bagaż pod tytułem rezygnujemy z energii jądrowej. I ta sytuacja spowodowała jednak pewne wyzwania wewnętrzne. I powinniśmy to brać pod uwagę. Skutek, zwiększona cena energii, co można zrozumieć, skutek zwiększone emisje CO2, bo paliwa kopalne, zwłaszcza węgiel, był tym elementem, który wchodzi w miejsce energetyki jądrowej. Skutek importu energii elektrycznej od sąsiadów, w dużej mierze od Francuzów, czyli znowu energii jądrowej. Więc ten kontekst czysto klimatyczny tego przedsięwzięcia, poprzez skutki jego widome, został zakwestionowany. I dzisiaj, jak ja rozmawiam z przedstawicielami administracji niemieckiej, oni bardzo często używają elementu skądinąd prawdziwego. Tu nie do końca chodzi o klimat, tu chodzi o bezpieczeństwo energetyczne i niezależność energetyczną. Tylko do realizacji takich celów potrzebne są odpowiednie instrumenty. Paradoksalnie, jeżeli nam wspólnie w Europie czy w tym sąsiedztwie chodzi o niezależność energetyczną i uniezależnienie się od importu ze źródeł zewnętrznych, to paradoksalnie jest to prawdopodobnie jedna z niewielu płaszczyzn, gdzie my artykułujemy nasze potrzeby jednym głosem. Słowo chciałem powiedzieć o kontekście klimatycznym i jakby racjo klimatycznym, prawda, w dyskusji globalnej, bo ten element ewoluuje w ciągu kilku ostatnich lat w sposób bardzo poważny i tak jak mogło nam się wydawać w 2009 roku, że polityka klimatyczna będzie jedną z dominujących polityk globalnych, no to ona po katastrofie Kopenhagi się nie podniosła. I dzisiaj polityka klimatyczna jest wyłączną specjalizacją europejską. Znaczy Europa jest dramatycznie osamotniona nie wśród państw rozwijających się czy państw BRICS-ów, tylko Europa jest pojedyncza w OECD. Znaczy ani Nowa Zelandia, ani Australia, ani Japonia, ani Kanada, ani Stany Zjednoczone nie formułują w ten sposób polityki klimatycznej, jak formułuje ją Europa. A Europa mieni się liderem, ale to jest typ lidera, który można by podsumować I am the leader, I have to follow them. Znaczy w sensie to nie my narzucamy ton dyskusji i to nie my narzucamy ton tempo tego procesu. Ja myślę, że bardzo ważne dzisiaj pytanie, które stoi przed nami, to jest ten komunikat komisji w przyszłym tygodniu. Komunikat, który z przecieków
prasowych mówi o tym, że będzie komisja proponować redukcję między 35 a 40% w perspektywie roku 40. Wydaje się szaleństwo, bo do 20 roku mamy osiągnąć 20%, a potem w ciągu 10 lat, czyli w ciągu 20 lat 20%, a w ciągu kolejnych 10 lat podwoić, więc to wydaje się dosyć ambitny projekt. Rzeczywiście o odnawialnych źródłach podobno ma nie być celów przydzielonych państwom, tak jak to jest teraz, tylko ma być cel jeden ogólny. Ale pytanie, które się wiąże z panelem poprzednim o miejsce Niemiec w Europie, pytanie będzie następujące, czy to w perspektywie marca politycznych decyzji, czy już potem bardziej takich detalicznych dyskusji. Czy Niemcy będą chciały powstrzymać się od pewnej pokusy, przed którą będą stały, żeby realizować swoją własną politykę wewnętrzną kosztem innych państw, przerzucając ciężar swoich własnych wyborów politycznych na sąsiadów i tłumacząc swojemu własnemu społeczeństwu, to nie myśmy zwariowali, to wszyscy dookoła zwariowali. I to jest pytanie polityczne i co do rozumienia spraw europejskich przez niemieckich liderów. Wydaje mi się, że dzisiaj w kontekście, jeżeli mówimy o polityce klimatycznej w kontekście klimatycznym, to tutaj w zasadzie nie ma argumentów. Porozumienie, które ewentualnie zostanie zawarte, miejmy nadzieję, w roku 15 w Paryżu, nie będzie pakietem klimatyczno-energetycznym na poziomie światowym. Będzie ogólnym, wspólnym porozumieniem, pewnego rodzaju zbiorem 194 deklaracji państw poszczególnych, które będą to państwa deklarowały, co chcą zrobić w perspektywie jakiegoś czasu. Ale to nie będzie globalny pakiet klimatyczno-energetyczny. Ale w związku z tym te polityczne cele, które liderzy będą europejscy podejmować, będą musiały być realizowane trochę w innym kontekście. A więc nie poprzez pryzmat klimatu, czyli efektu netto CO2 dla danego projektu, a będą musiały być realizowane poprzez kontekst konkurencyjności globalnej. Znaczy przypomnę, że jednym z niewielu lewarów dla ekonomicznej polityki europejskiej jest perspektywa umowy o wolnym handlu ze Stanami Zjednoczonymi. I teraz zderzenie dwóch paradygmatów dotyczących polityki energetycznej, paradygmatu taniej energii w Stanach Zjednoczonych i paradygmatu drogiej energii jako instrumentu wymuszania transformacji energetycznej w Europie, znaczy w tym zderzeniu Europa przegra, tworząc jednolity rynek 700 milionów ludzi. W związku z tym tutaj rekolekcja wewnętrzna w Europie, która się wiąże z odejściem tego argumentu czysto klimatycznego, tego wymiaru globalnego klimatu i perspektywy umowy ze Stanami Zjednoczonymi, będzie wpływało może nie tyle na formułowanie celów, bo te cele niektórym liderom są potrzebne i Europa ma tą kulturę wyznaczania celów, więc ja nie mówię, że celów Europa sobie nie zdefiniuje w skwantyfikowany sposób, ale sposób realizacji tych celów, czy pryzmat realizacji tych celów wydaje mi się, że będzie dzisiaj inny niż w 2009 roku. Znaczy w sensie dzisiaj mamy doświadczenie kryzysu
i jakby odosobnienia czy utraty znaczenia Europy w kontekście globalnym. I jeżeli liderzy i następne instytucje, bo to jest bardzo ciekawe, że w maju zaczynamy w zasadzie nową formułę europejską, prawda? Znaczy mamy nowy parlament, nową komisję i to będą nie tylko nowe instytucje w charakterze swojej, że to będą wybory po wyborach, nasze nowe osoby po wyborach, tyle tylko, że to będą nowe instytucje, jeśli chodzi o doświadczenie, bo jesteśmy po 5 latach kryzysu. Więc ta dyskusja i te pytania dotyczące Energiewende, one nie są wyłącznie teoretycznymi pytaniami, ale bardzo praktycznymi, jeśli chodzi o najbliższe tygodnie, no i miesiące dyskusji europejskiej. A oczywiście w naszych dwustronnych relacjach będą te sprawy na pewno ważyć. Muszę ostatnie zdanie powiedzieć następujące, że z panem ministrem Iretgenem, z którym miałem okoliczność pracować, a następnie z panem ministrem Altmaierem, ten dialog intensywny, bo widzieliśmy się mniej więcej co miesiąc, miał miejsce i był prowadzony wydaje mi się, że jak na tak różne podejścia po obu stronach, to był to dialog modelowy. Dziękuję bardzo. Serdecznie dziękuję. To rzeczywiście wyjaśniające tak, refleksje. Zanim Państwo tutaj będziecie mieli okazję zareplikować czy skomentować ten komentarz i wyjaśnienie. Mamy? Jest ktoś chętny? A, proszę. Dziękuję. Chciałem w dość prosty sposób zwrócić się przede wszystkim do pana ministra Marcina Krolca. Powiedział pan o tym, że odchodzi w globalnej polityce czynnik albo sukcesywnie odchodzi w cień czynnik tak zwanej polityki klimatycznej na rzecz czynnika bezpieczeństwa energetycznego, no i że to jest akurat ten wątek, w którym nawet tak różne kraje jak Polska i Niemcy mogły mówić jednym głosem. Tylko pytanie brzmi, czy w sytuacji, w której Polska jest importerem węgla, sytuacja, w której gospodarka polska jest na tym węglu oparta, faktycznie, znaczy krótko mówiąc, czy gospodarka oparta na węglu faktycznie jest drogą do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w sytuacji, kiedy przy obecnych cenach węgla na rynkach światowych nie jesteśmy pod względem węgla samowystarczalni. Tak? Znaczy, krótko mówiąc, skoro musimy go importować, no to też jest forma uzależnienia z zewnątrz. No, biorąc pod uwagę, że większość węglowodorów importujemy z Rosji, no to by raczej sugerowało, że przejście na stosunkowo autarkiczne źródła energii, czyli odnawialne, byłoby najlepszą drogą do rozwiązania problemu bezpieczeństwa energetycznego właśnie, a nie tylko kwestii klimatycznych. Dziękuję. Jeszcze? Nie, dobrze, panie ministrze. Ja mówiłem o kontekście europejskim, a nie globalnym. Ale natomiast pytanie, czy Polska nie powinna sobie zadawać pytań co do swoich wyborów energetycznych, jest jak najbardziej zasadne. Dzisiaj wydaje mi się, że my jesteśmy w takim dosyć specyficznym punkcie, w którym z jednej strony absolutnym priorytetem polskiej gospodarki powinna być jak najtańsza energia. Z drugiej strony jesteśmy trochę we mgle, jeśli chodzi o możliwości wyboru. We mgle w tym sensie, że potencjalnie mamy bardzo dużo różnych wyborów. Tak? Mamy możliwość wyboru i energetyki jądrowej, no, tylko wydaje się, że tutaj kwestie kosztów i też uzależnienia technologicznego z zewnątrz są pytaniami ważnymi.
ale wydaje się, że perspektywa rozwoju energetyki opartej o rodzime zasoby gazu z pokładów łupkowych jest perspektywą możliwą. Nie można dzisiaj na to stawiać i nie można dzisiaj na tym budować konceptu energetycznego, bo to jest koncept potencjalnie możliwy, a nie realny. Ale wydaje się, że jesteśmy w przedsionku tej możliwości. I jeżeli by ta możliwość się w Polsce mogła zdarzyć, to ja widzę tutaj ogromne możliwości, jeśli chodzi o redukcję emisji i o transformację gospodarczą. Statystyki, nie pamiętam czy za 11 rok, chyba za 11 rok pokazują, że w Stanach Zjednoczonych rewolucja łupkowa przyniosła dwukrotnie większe redukcje emisji niż w Europie. Przy tym, że cena tam jest dramatycznie różna od ceny europejskiej. W związku z tym ja jestem absolutnie przekonany, że gdybyśmy umieli powtórzyć chociaż w procencie ten sukces amerykański, to dla polskiej transformacji, dla polskiej gospodarki, polskiego przemysłu, to jest perspektywa zupełnie znakomita. Dziękuję. I ostatnie. No właśnie, ja mam takie pytanie, czy Energiewende rozumiana trochę inaczej niż pani to przedstawiła, bo to był moim zdaniem bardzo taki samodzielny, żeby nie powiedzieć samolubny projekt niemiecki, który w ogóle nie został skonsultowany z, nie mówię nawet partnerami europejskimi, ale najbliższymi sąsiadami. Stąd wynikały problemy i Francji, i Niderlandów, Polska, przesyły karuzelowe, ale wszyscy sąsiedzi Niemiec mieli z tym duże problemy i nadal z nimi walczą, bo ten przesuwnik to wcale nie jest takie fajne, miłe rozwiązanie, tylko to jest konieczność po prostu, żeby niemiecki prąd nie destabilizował naszej przestarzałej sieci. Więc jeśli rozumiana tak Energiewende i też tu nawiążę do tego, co pan minister powiedział, rozumiana jako decyzja absolutnie polityczna, bo ten gwałtowny zwrot to była decyzja polityczna. Ona oczywiście była doraźna, bo były wybory w Baden-Württembergii, ale również długofalowa, bo to zapewniało spokój społeczny, o którym dużo z Piotrkiem rozmawialiśmy właśnie, czyli ten stały podział społeczeństwa niemieckiego na tych, którzy są za atomem i tam tych, którzy są przeciwko atomowi, więc politycznie się to pani Merkel udało. Natomiast jeśli chodzi o perspektywę europejską, no to sąsiedzi i partnerzy w Unii nie byli chyba bardzo zadowoleni. Ja mam taki problem, czy ta Energiewende, oprócz tego, że są to szanse i o czym panowie mówili, czy to nie jest zagrożenie dla naszego miksu energetycznego, który mam nadzieję będzie się opierał na różnych nogach, na kilku, a nie na jednej, na OZE. Mam nadzieję na i węgiel, i na technologie zielone. Mam nadzieję na atom i na łupki. Nie wiem, czy wszystko się uda, no bo to są koszta, ale to byłby dla mnie zdrowy miks energetyczny. Czy rola Niemiec w kształtowaniu polityki również klimatycznej, energetycznej w Niemczech, w Europie, na poziomie europejskim, nie zagraża temu, co my uważamy, czy jaki miks my chcielibyśmy obrać, czyli naszemu dążeniu do uregulowania jakoś wydobycia łupków, czy do energetyki atomowej, czy konkurencja z zielonymi technologiami sprzedawanymi przez Niemcy, które ta sprzedaż, eksport ma być kołem zamachowym i owszem stwarza miejsca pracy w Niemczech. Czy jakieś regulacje europejskie nie mogą zagrozić temu, że nam będzie albo nieopłacalna będzie, bo będą takie obostrzenia energetyka atomowa, albo no, to samo dotyczy łupków, czy nieopłacalne, zabronione, mamy moratorium w Niemczech na wydobycie i badania w ogóle. Czy to nie jest dla nas jakieś zagrożenie? Dziękuję bardzo. Kto jest chętny? Słowo kończące. No dobrze. Ja bym chciał powiedzieć, że nie musi być. Znaczy pan minister w sposób zgrabniejszy niż ja bym to potrafił powiedzieć to, co chciałem powiedzieć, niż poprzestańmy na tym.
Ale tak komentując może to. Pani pyta na poziomie europejskim, czy to nie jest zagrożenie. Znaczy ja sobie jestem w stanie wyobrazić sytuację, kiedy może być trudno. Na przykład trudno z budową elektrowni jądrowej przy granicy niemieckiej. Trudno nie dlatego, że ktoś, na przykład Niemcy, doprowadzą do przeforsowania na szczeblu europejskim przepisów, które umożliwią Unii Europejskiej ingerowanie w miks energetyczny państw członkowskich. To raczej chyba jest w tej chwili... W tej chwili mało... Tak, to znaczy obawiam się, że byłby to problem polityczny i społeczny na tej granicy. Zresztą ja tam dużo jeżdżę, muszę powiedzieć, na północy Niemiec i Niemcy są trochę podzielone, jeśli chodzi o stosunek do zielonych energii, odnawialnych energii i do energii Wende. Północ w każdym razie to jest w 100% za energii Wende i za odnawialnymi źródłami energii. Również dlatego, że tam sukces energii Wende jest najbardziej wymierny. To się wiąże z celową bardzo polityką, nie z tym, że tam właśnie te odnawialne źródła energii, znaczy elektrownie wiatrowe są instalowane. Więc tam nawet na tle tego bardzo uwrażliwionego na problematykę klimatu i środowiska społeczeństwa ten stosunek do czystości klimatu jest niemalże religijny. Więc jestem sobie w stanie wyobrazić, że to może doprowadzić do napięć, ale nie wyobrażam sobie, że mogłoby doprowadzić do uniemożliwienia budowy takiej inwestycji. Co do innych łupki, wydaje mi się, była mowa o tym, że poprzedni rząd niemiecki w kilku sprawach dotyczących polityki energetycznej nie był w stanie wykreować stanowiska. Zdarzały się takie sytuacje, na przykład duża dyskusja o tak zwanym backloading, to znaczy wycofaniu z rynku certyfikatów na emisję CO2, już nie wchodząc w szczegóły techniczne. Sprawa była też w Polsce dyskutowana. Rząd niemiecki nie miał stanowiska. Nie miał stanowiska, ponieważ istniała różnica zdań pomiędzy obyma partiami koalicyjnymi. Dla nas to nie było źle w każdej sytuacji. Muszę powiedzieć, akurat właśnie no my nie lubiliśmy backloadingu i byliśmy zadowoleni z tego, że rząd niemiecki nie popiera w efekcie. Nie ma stanowiska, w związku z tym nie popiera tego kroku. Teraz to się zmieniło, zresztą szybko po wyborach się zmieniło, bo nowa koalicja już chyba tydzień albo 10 dni po wyborach ten projekt poparła. Mówię to dlatego, że podobne kontrowersje istniały w przeszłości w poprzedniej koalicji w kwestiach dotyczących gazu łupkowego. Również tutaj był dość taki wyraźny podział pomiędzy proekologicznie nastawioną częścią tej koalicji, a FDP, liberałami, którzy reprezentowali raczej stanowisko przemysłu, który uważał, że należy, że w duchu tego, co pan minister przed chwilą powiedział, dążyć do minimalizacji kosztów produkcji, a więc też i doprowadzić do tego, aby ceny energii były jak najniższe. W ostatnich latach to była taka dziedzina, gdzie raczej nie podejmowano decyzji. To znaczy nie ma też moratorium w sensie zakazu. Natomiast jest praktyka, która jest dość restrykcyjna. Chociaż to trzeba też powiedzieć, gaz łupkowy w Niemczech wydobywa się od kilkudziesięciu lat. Więc tak zupełnie niemożliwe to nie jest. Mówię to dlatego, że wydaje mi się, że z czasem, również dlatego, że ten obraz Ameryki, która ogromnie zyskała na gazie łupkowym, coraz bardziej będzie prezentowany również w dyskusji europejskiej na temat polityki klimatyczno-energetycznej. Mam wrażenie, tak
taką mam też i trochę nadzieję, że również w Niemczech to doprowadzi do dyskusji, która raczej potoczy się w sprzyjającym nam kierunku niż w kierunku przeciwnym. Generalnie jest też tak, i to chyba pan minister właśnie sugerował między wierszami, że kryzys finansowy zmienił trochę sposób podejścia, znaczy zmienił kierunek dyskusji na temat polityki klimatycznej. I również w krajach, gdzie istnieją bardzo silne ugrupowania proekologiczne, gdzie polityka państwowa w Skandynawii jest właśnie taka, widać pewną erozję takich no, zdecydowanych, niechętnych liberalizacji w tej dziedzinie pociągnięć. To chyba tyle. Przepraszam bardzo, ale Piotrek, Pani Ono, ja muszę Państwu podziękować, przeciągnęliśmy już o 15 minut nawet, ale dziękuję bardzo, bo się mnóstwo dowiedziałem jako laik i mam nadzieję, że z tego zapętlenia energii Wende i naszej Keine Wende, jednak jakieś światełko jest może europejskie, chociaż to też jest taki wishful thinking. Dziękuję Państwu bardzo. Ja chciałam bardzo serdecznie podziękować Tobie, Adamie, za prowadzenie i Państwu za uczestnictwo w tej niezmiernie ciekawej dyskusji. I przypomniałam sobie takie zdanie, które 2 lata temu przeczytałam w Ekonomiście, a pasowałoby jako podsumowanie do tego poziomu europejskiej debaty i właśnie do tego europejskiego tematu Energiewende, które nas dotyczy też, a mianowicie, że Polska już nie jest europejskim boiskiem. Polska już jest graczem. I to tak jest właśnie, że dyskutujemy te problemy europejskie właśnie z poziomu uczestnika, a nie tylko tego, który daje historii miejsce, żeby się rozgrywała na naszym terenie. I to jesteśmy uczestnikami i świadkiem tej wielkiej przemiany. Bardzo Państwu serdecznie dziękuję. Ostatnich panelistów proszę szybciutko na estradę. Bardzo serdecznie dziękuję.